Witam wszystkich widzów. W tym filmiku chcę Wam pokazać, jak rozmnażam na wysuszonych skórkach banana pokarm startowy dla narybków pierwotniak pantofelek. To jest podstawowy pokarm startowy dla narybków większości gatunków ryb akwariowych, takich jak gurami, bojownik, prętnik, wszystkie brzanki, neony, bystrzyki, kardynały itd. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Hodowla pierwotniaka jest bardzo łatwa. Najpierw musimy bardzo dobrze wysuszyć skórki banana. Latem można skórki wysuszyć na słońcu, a zimą na grzejnikach. Bardzo ważne, żeby skórki były dobrze wysuszone. Na niewysuszonych skórkach nie będzie żadnego efektu. Bierzemy jakiś słoik lub pojemnik o pojemności od 3 do 5 litrów. Wlewamy wodę z akwarium do słoika gdzieś około 2-2,5 litra i wrzucamy kilka wysuszonych skórek banana. Przykrywamy słoik wieczkiem i wkładamy na przykład do szafki pod akwarium. Od razu chcę zaznaczyć, że woda będzie miała bardzo nieprzyjemny zapach i właśnie dlatego byłoby dobrze przykryć słoik wieczkiem. Po 2 tygodniach pierwotniak rozmnoży się w słoiku w takiej ilości, że można śmiało karmić na rybek. Jak zauważyliście, obok ze słoikiem stoi kolba miarowa, a służy ona dla oddzielenia brudnej wody od czystej, którą będziemy wlewać do akwarium. Więc wlewamy do kolby wodę ze słoika do gardelka. Na drut mocujemy gąbkę z filtra wewnętrznego. Drut ja kupiłem w kwiaciarni. Wy możecie wykorzystać dowolny twardy drut, lepiej bez izolacji. Wtykamy drut do kolby zmiarowej tak, żeby woda dochodziła do połowy wysokości gąbki. Dolewamy czystą wodę z akwarium, uzupełniając gardełko kolby. Gąbka pozwala nam oddzielić czystą wodę z akwarium od brudnej wody z pierwotniakiem. Ponieważ pierwotniakowi brakuje tlenu, on zaczyna przepływać przez gąbkę i gromadzi się w górnej części kolby miarowej z czystą wodą. Za parę godzin w górnej części kolby zbiera się tyle pierwotniaka, że możemy zacząć karmić na rybek, wlewając wodę do akwarium z narybkiem. Można również wystać wodę używając ciekawki z wężykiem silikonowym. Dlaczego uważam, że ten sposób hodowli pierwotniaka jest najlepszy? Ponieważ nie wlewamy brudnej wody do akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.